Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibidi Toilet Tower Defense i słuchajcie, w ostatnim odcinku udało nam się zdobyć zupełnie przypadkowo właśnie tego tutaj mityka. Jest to mityk i to naprawdę na to jest mega mała szansa. Titan Cinemaman i dzisiaj zagramy pod rodzinkę TV Manów, słuchajcie. Właśnie na tej najtrudniejszej mapie albo po prostu sobie przetestujemy na pustyni. Wydaje mi się, że moglibyśmy przetestować na pustyni, bo w tym kamera bed siedzibie głównej, no to tak średnio nam to idzie, że tak powiem. No wiadomo, to jest bardzo trudne, bo tutaj mamy Insane 400, wiecie, jakby nagrody, okej, ale tak naprawdę dzisiaj przejdziemy sobie pustynię, bo chciałbym to przejść i zobaczyć, jak silny jest właśnie Titan Cinemaman. Ulepszymy go na fulla i będę chciał w ogóle zobaczyć, jak on mocno bije. Dlatego pójdziemy na pustynię i tylko w sobie z tego powodu. I zrobimy na koniec opening, oczywiście, bo jak dobrze wiecie, ja mam naprawdę sporego farta, powiem wam. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i suba na kanale, jeżeli chcecie więcej takich odcinków właśnie z Toilet Tower Defense. Dawno nie grałem na pustyni, ale pustynia na pewno też została teraz zwiększona, jeżeli chodzi o poziom trudności. Dokładnie, zobaczcie, nawet została zmieniona. Ten, kto oglądał u mnie odcinki, dobrze wie, że to nie był Desert Building i tutaj dosłownie inaczej to wyglądało. Patrzcie, mamy pozmieniane wszystko. Ej, no dobra, co porobili chłopaki, dobra. To słuchajcie, dajemy TV Mana na start i wydaje mi się, że TV Man tutaj zacznie robotę. Dobra, zacina mi troszkę, ale okej, już wszystko działa. I TV Mana będziemy oczywiście ulepszali. Mamy też TV Woman, wiadomo, też zdobyłem. I mamy właśnie Toytona Cinemamena. Zobaczcie, jaki jest potężny, nie? Naprawdę będzie potężny. Dobra, dajmy skip wave. I teraz tak, mamy rodzinkę tylko TV Manów, więc łatwo nie będzie na start. Też zmienili tą mapę, więc troszkę trzeba inaczej do tego podejść. Poza tym, słuchajcie, nie wiem, czy w ogóle zdążę, bo ja tak patrzę, że oni naprawdę szybko lecą. Jeżeli zdążę ich tutaj zatrzymać, drugim TV Manem, to będzie ok. Wiadomo, granie pod rodzinkę TV Manów nie jest łatwe, tym bardziej, że na początku, wiecie, do słabe są, wiecie, za słaby jest TV Man, żeby po prostu sobie rozwalić nawet small toilet. Nie wiem dlaczego, ale mamy mocne ścinki, naprawdę. Jest dość tutaj grubo, powiem szczerze, ale zaraz pójdę się ogarnąć, widzowie. No i dobra, lecimy. Mamy tutaj porobione wszystko. Teraz musimy poulepszać naszych TV Manów i później pomóc im taką TV Woman, nie? Wydaje mi się, że wtedy tutaj nasza kobieta, telewizor pomoże chłopakom, no i będzie spoko. Damy na samym początku już, słuchajcie, ulepszenie temu TV Manowi, temu na początku, żeby po prostu ich smażył ile wlezie, tym światełkiem z monitorka, znaczy powinienem powiedzieć z telewizorka, więc mamy to. No i tam ten po prostu dobija ich tutaj. Zobaczymy w ogóle, powiem wam, jak ta pustynia działa, bo pustynia chyba miała 30 poziomów, kameramen, siedziba główna kameramenów chyba ma 40 albo 50, chyba 50, już nie pamiętam dokładnie. Jak ktoś wie, to może napisać, bo szczerze chyba nie przeszedłem, bo pamiętam, że byłem na awku i dostałem mega dużo coinów i nie pamiętam, czy my to wygraliśmy, czy nie, więc ja tak, wiecie, z jednej strony mówię, że nie wygrałem nigdy, a tak naprawdę to nawet w sobie nie wiem, więc to jest dość ciekawe. Słuchajcie, ja się zaraz, jak będę tak, wiecie, tak szybko mówił, to się zapowietrzę. Złożę, panie Mereziku, się uspokój trochę. No i tak, dajemy teraz ulepszenie też dla tego drugiego TV Mana. Skip wave'a, no bo to tak naprawdę jest czekanie. Tutaj nic się nie dzieje. Mam jakieś dziwne ścinki w tej grze. Nie wiem, czy to jest kwestia serwera, czy to jest, nie wiem, to że na tym, że słuchajcie, no taki mam internet, nie wiem. Jestem na wyjeździe, jak już mówiłem, więc słuchajcie, może być różnie. Ale wydaje mi się, że też serwer może tutaj robić nam kłopoty. Ale dobra, nie jest źle. I słuchajcie, tutaj damy sobie jak rodzinka TV Manów, ogólnie rasy TV Manów, to zdecydowanie wjedzie też TV Woman, która będzie smażyła naszych przeciwników, naszych Skibidi Toilet. I teraz tak naprawdę to już nie będę nic brał, bo chcemy najbardziej ulepszyć tego Titana Cinemamena. Pisaliście mi, że bardzo chcecie zobaczyć, jak go ulepszam na fulla, jak bardzo on jest potężny. Z tego co wiem, to on bije właśnie ręką, więc nie jest tak, że smaży monitorkiem. I to jest dość ciekawe. Oczywiście jest to nawiązanie do tych odcinków, gdzie on tam naprawdę potężnie się bił ze Skibidi Toilet w ilości, no, hurtowej, niesamowitej. I wszystkich jechał swoją siłą tak naprawdę, ale używał też głośników, więc jestem ciekaw, czy na wyższym ulepszeniu nie będzie używał później głośników, bo na początku wiem, że bije ręką, bo troszkę już to testowałem, przyznaję się, więc ogólnie to powiem wam, że fajnie to wygląda. Tym bardziej, że jak go ulepszymy na drugi poziom, to on chyba bije co sekundę i to 2000 HP. To jest naprawdę, naprawdę dużo. Dobry jest, jest potężny. Więc czekam na niego, skipujemy wave'y po prostu i myślę, że skipując nic nam się nie stanie, tym bardziej, że wiecie, gramy na hardzie, na pustyni, więc będzie ok. W ogóle ciekawe, że mamy tak, mamy Toilet City, które jest na easy, później mamy od razu już harda na pustyni, na dezercie i później mamy już siedzibę kameramenów, no i siedzibę toalet, Skibidi Toilet i ta siedziba toalet to jest w ogóle koszmar, to jest nightmare, a jeżeli chodzi o właśnie siedzibę kameramenów, to jest na insane i to jest szalone, że w ogóle aż tak bardzo się to tutaj
że tak bardzo jest to podbite. Teraz tak, jak ja tam mam, słuchajcie, wypadałoby ulepszyć w sumie tych TV Menów, ale może zróbmy tak, ulepszymy TV Woman. Ona dosmaży tych Skibidi Toilet, bo ona ma to do siebie, że wiecie, no potrafi kilku naraz smażyć, także to jest naprawdę okej. Okay. Tutaj będzie mocno tutaj przysmażane. I dajmy temu TV Manowi jeszcze boosta, się upgrade'a i w tym momencie wydaje mi się, że już nie będę musiał nic zużywać kaski i zrobimy w końcu Tytana, żebym zdążył, wiecie, żeby te, nie wiem, chyba 30 wave'ów jest na pustyni, więc fajnie by było zdążyć postawić tego Tytana, wiecie, będzie lipa jak nie postawimy, widzę, że naprawdę dzisiaj serwery świetnie, panowie, świetnie, no działają niesamowicie, te Skibidi Toilet nawet już nie wiedzą jak mają biec, naprawdę, no zobaczcie co tu się dzieje w ogóle, co tu się wyrabia, dlaczego oni idą jakoś tak mega dziwnie. Dobra, może nie będę tak skipował, bo wydaje mi się, że to przez to, nie wiem, przeciąża mi się tutaj coś zupełnie. Dajmy jeszcze tego TV-mana i w tym momencie już, widzowie, nie ruszam, nie ruszam. Obiecuję, już nie ruszam. Zbieramy kaskę na naszego Cinemamena, tylko nie wiem, czy w ogóle dotrwamy do tego momentu, bo jednak granie pod rodzinkę TV-menów nie jest łatwe. To dlatego, że oni są bardzo drodzy w utrzymaniu do ulepszenia, jakby, że tak powiem. No patrzcie, TV-woman na trzeci level wymaga aż 1000 dolarków, nie? Także to nie jest mało. 1000 coinów na to, żeby dostała 150 obrażeń. Co prawda, wtedy bije co pół sekundy, czyli wiecie, no można powiedzieć bardziej, że nie bije, a smaży, bo ona tak smaży, co te pół sekundy jest okej. Okay. Dobra, niech lecą tutaj kolejne. Sieba, policyjna toaleta. Co tam, gościu? Proszę mnie nie zatrzymywać. TV Woman elegancko tutaj ich dosmaży, patrzcie. Bardzo ładnie. Możemy skipnąć już, bo wydaje mi się, że tutaj damy radę ich dojechać. DJ Toilet, no powiem wam, że jednak może być troszkę grubo. Okej, okay, smażysz, smażysz, dawaj, dawaj, gościu. Dobra, ulepszmy go. Jednak go ulepszymy, bo wydaje mi się, że nie dalibyśmy rady. Mogliby przejść, widzowie, a lepiej nie pozwolić na to. Tym bardziej, że od wyższych poziomów, wyższych wave'ów już będzie naprawdę no, dużo leciało tej kasy. Więc jednak jeszcze troszkę tutaj ulepszymy. No i teraz możemy skipować i lecieć z kaską i robimy Tytana. Teraz już robimy Tytana. No, troszkę, wiecie, chciałem szybko zrobić, ale jednak to by też nie było dobre, bo no wiecie, dostałbym na łeb tak naprawdę. Jeżeli skipujecie za szybko, naprawdę, mówię wam totalnie, jak już troszkę w to gram, co prawda nie gram dużo, bo jestem na wyjeździe, ale słuchajcie, to z tego co widzę w tej gierce, nie autoskip czy tam skipowanie w dużej ilości nie jest takie dobre, bo wiecie, no nie nadążą wasze jednostki po prostu uderzać, jeżeli się zrobi taka ogromna papka, grupka skibili toaleciarzy, nie? No po prostu nie wyrobią i tyle, więc tutaj nie zawsze warto tak szybciutko popędzać tą gierkę. Czasem trzeba poczekać, jak to w Tower Defense, wiecie, na spokojnie sobie usiąść tutaj, pomyśleć co zrobić. I ja tak myślę, gdzie dać tego Tytana Cinemamena. Najbardziej optymalne to by było gdzieś tutaj. On by wtedy się rozlał też tutaj tym radiusem, tym zasięgiem, ale tutaj by było jeszcze lepiej w sumie, bo słuchajcie, jakbym go dał tutaj, to mógłby jeszcze tam na lewo pójść, tu do tyłu, no i ogólnie jeszcze mógłby się tutaj na prawo rozlać i troszkę w lewo. To by było spoko, ewentualnie może by jeszcze tutaj postawić, wtedy pójdzie na lewo i tu na prawo, ale wydaje mi się, że tutaj gdzieś, o słuchajcie, tu będzie najlepiej, więc dajmy go, pierwszy raz stawiamy, proszę bardzo, level pierwszy, 1000 obrażeń widzowie, od razu on ma 1000 obrażeń, co prawda nie jest taki dobry z jednego powodu, bo ma, słuchajcie, cooldown 2, czyli co 2 sekundy bije tą ręką, więc jest w stanie no bardzo mało zrobić, bo niestety no, patrzcie, na przykład mamy taką TV Woman, która smaży każdego i to jej idzie bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, a tutaj on no niestety no tak średnio mu to pójdzie, no bo macha tą łapą za wolno, więc musimy go ulepszyć po prostu, wtedy cooldown będzie 1 i co sekundę, wiecie, jak co sekundę to już naprawdę spoko to brzmi, bo co sekundę uderzanie jest naprawdę spoczko i naprawdę potężny wtedy się robi nasz Tytan Cinemamen, nasze kino domowe Tytan, siema, zobaczymy jak nam to pójdzie, słuchajcie. Na pewno będę chciał tutaj zrobić od razu kolejne ulepszenie. I widzę, że wave 12 mamy, więc pokażę wam w pełnej okazałości tego mityka. Tego myfik, po prostu myfik jednostkę, nie? Mytyk jednostka, elegancka, czy jak zwał, tak zwał. Po prostu zrobimy ją na fulla i zobaczymy, jak wygląda w ogóle w grze, bo to też będzie dla was w sumie ciekawe, jeżeli ktoś z was poluje i robi opening właśnie na tą postać, na tego Tytana, no to będziecie wiedzieli, czy w sumie warto go kupić, czy nie. Ja na koniec też wam powiem, czy się fajnie gra. Ogólnie powiem tak, no pierwsze wrażenia są takie, że mało robi w sumie. No i się dobra, no bije dużo, bo potrafi tutaj akurat na pustyni, to on zabije każdego na strzała, co nie? Jak uderzy, no to po prostu nikt nie przeżyje. No bo na raz zabija, bo po prostu bije po 1000, więc tutaj jest to naprawdę okej. Gorzej jest z jego prędkością, gdzie na drugim poziomie powinno to już dawać radę, nie? Co sekundę jak będzie bił, to będzie naprawdę mega taki przydatny, będzie użyteczny ten Tytan. Bo na pierwszym poziomie to patrzcie, tak sobie tak, no to broczko, raz,
raz. No tak powiem wam, że bardzo powoli. Ale dajmy, patrzcie, teraz ma większy radius. I w tym momencie możemy... Czekajcie, co w ogóle ulepszam za 4000? Bo nie ma tutaj plusa nigdzie. Zobaczcie, mamy 2000 obrażeń, 20 radius, czyli zasięgu, i 1 cooldown, czyli bije co sekundę. Ale to ja mam takie pytanie. Panie Tytanie Sidebabend, co pan robisz, jak ulepszymy pana za 4000? Bo tutaj zawsze pokazuje na jednostkach, patrzcie, na przykład tutaj mamy plus 150, plus 2. Tutaj mamy, no tu już mamy na maksa, więc nie ma nic. Ale wiecie, o co chodzi. No zielone powinno być tutaj napisane, co dostaniemy. A tutaj zupełnie nie ma nic. I to jest dość dziwne. Dobra, zobaczmy tego tytana. No niestety, widzowie, nie wiem, dlaczego tak laguje. No najpewniej też mogą być serwery przeciążone, bo dużo osób w to gra, tak szczerze. Więc może być różnie, jeżeli chodzi o towerkę. No w towerkach też często się coś tak baguje. Ja zauważyłem, że ogólnie w takich tower defensach w Robloxie może być dzień, że jest spoko, a może być taki, że o, masakra. Po prostu wszystko się zacina i się ma. No także tutaj, no skipujemy. Wydaje mi się, że skipujemy i tak, skoro i tak się zacina, no to jedziemy z tym dalej. Jestem ciekaw, co mi da ulepszenie go za 4000. Powiedziałem wam, że ulepszę go na fulla. Okej, niech tak będzie. I tak zrobimy, co nie? Tutaj dotrzymam słowa i lecimy. Po prostu zrobimy go na full. Mimo, że pokazuje, że on nic nie dostanie w ogóle z tego upgrade'u. No, nie wiem, dziwne to jest. Ale zróbmy go. Zróbmy go, ile wlezie. Możemy też zrobić w sumie tutaj TV Woman. I to by było całkiem spoko, gdyby ona smażyła razem z tym TV Manem. Bo patrzcie, no tutaj by naprawdę ładnie się tym zajęli. Dajmy jej nawet za tysiaka ulepszenie. I patrzcie, teraz pójdzie to szybciej, wiecie. Szybciej wave'y zrobimy, nie będziemy tyle czekali. I moim zdaniem to po prostu będzie, no, taka przyjemniejsza rozgrywka. Bo chciałbym szybko ulepszyć tego tytana, pokazać wam, co on robi, a nie tak, wiecie, stać i czekać, aż oni dojadą do końca. Lepiej na początku już ich dojechać. Oczywiście jak ma się kamera helki, helikoptery z kameramenami, można ich postawić maksymalnie 2, z tego co mi pisaliście. Także też dziękuję za uczenie mnie. Bo w sumie niektórzy piszą fajne rzeczy, że jak wiecie, jakieś porady, że tutaj masz scientistów, którzy, wiesz, dają ci po prostu golda co rundę. Fajne, to są jak takie w Blonsach farmy bananów, coś takiego, więc tutaj tak to wygląda. I nasza TV Woman z TV Manem potężnie sobie tutaj radzi. Jak damy jej w ogóle ulepszenie kolejne, to będzie co pół sekundy biła po 500 każdemu. I ona ma to właśnie fajne. Fajne jest w niej to, że ona tutaj będzie, wiecie, biła tak naprawdę każdego, bo ten płomień będzie na każdym się rozprzestrzeniał i to nie ma, że ona bije jednego na te pół sekundy, tylko każdego, wiecie, no co pół sekundy, że tak powiem, razi bardziej tym płomieniem. No i dobra, ulepszmy go. I widzę, że się za dużo nie zmieniło. Okej, czyli po prostu taki upgrade totalnie za nic. Ej, dobra. Czyli ten mityk, no, jest potężny, to na pewno. No, wydaje mi się, że będzie potężny tym bardziej, że zwiększymy mu zaraz zasięg o 5 i będzie miał co pół sekundy to bicie. Tylko że z tego, co widzę, on ma, słuchajcie, tylko 2000 obrażeń. I więcej nie może mieć. Co prawda taki tytan kameramen na full ulepszeniu też nie ma za dużo, to nie jest nic specjalnego. Vacuum Toilet, widzowie. Musimy sobie z tym poradzić, bo jak Vacuum Toilet nas dojedzie, to nie będzie zabawnie, więc tutaj potrzeba nam, słuchajcie, ile on mu uderzy. A on smaży teraz monitorkiem. Telewizorkiem, znaczy. Czemu ja mówię monitorkiem? Dobra, niech będzie ten monitor. Także on tutaj smaży już w tym momencie. Dobra, więc jednak powiem wam, że to ulepszenie jest po to, żeby po prostu on zaczął smażyć, a nie bić łapą. Dobra, no to ma sens. Myślałem, że wiecie, takie ulepszenie po prostu, że wydaj pieniądze, żeby mu dodać głośnik i w sumie dopiero ci damy jakieś plus 5 zasięgu i minus 5 cooldownu. No to wtedy lipa, ale w ten sposób... No, to powiem szczerze, że bardzo się to przyda. Tylko teraz tak, nie wiem, czy dam radę go rozwalić. Potrzebuję na pewno ulepszyć tutaj naszą TV Woman. I wydaje mi się, że no, Vacuum Toilet jak przeleci, to będzie lipa. Więc ulepszmy też ją na maksa i dosmażmy tego Vacuum Toilet. No, powiem wam, że no nie chciałbym tego przegrać jakoś tak głupio. Dobra, no niestety nie trafiłem, bo jak widzicie tutaj brakuje mi zasięgu, ale zróbmy dalej. I Vacuum Toilet pożarł mojego TV Beda, co jest? Normalnie TV Beda mi zżarł, ale dobra, wypluł go, on po czasie go wypluwa. 300 HP bije taki Vacuum Toilet, czajcie? Także naprawdę nie ma żartów. No mi jest też ciężko to zrobić, bo wiecie, ja wszystko walę w tego tytana Cinemamena i jak widzicie, tytan Cinemamen wcale nie jest tak potężny, bo zanim go ulepszycie jakoś tak sensownie, to naprawdę powiem wam, że bardzo dużo, no dużo w niego trzeba włożyć pieniędzy. Naprawdę dużo. Jakbym miał scientistów, którzy dają mi co rundę tam, wiecie, mógłbym mieć te farmy coinów,
to może by się bardziej opłacał, ale aktualnie to mam o nim takie zdanie, że no troszkę średni jest, bo ten zasięg jest niewielki. Jakbym miał Tytana Kameramena dla porównania, teraz nie mam, ale jakbym postawił go tutaj, to on by już smażył tego Boss Toileta nawet tutaj na maksie, nie? Także no powiem wam, że ten Tytan na razie wrażenia nie robi, ale poczekajmy, poczekajmy, bo co się stanie, jak będzie miał full ulepszenie? Być może wtedy odwołam moje słowa i będzie przepotężny. Zobaczymy. Widzę, że leci kolejny Boss Toilet. No teraz już nie mogę Vacuum Toilet przepuścić, bo będzie lipa. Jak widzicie, on wciąga jednostki. Teraz mieliście to zaprezentowane na żywo. Tutaj mamy dwóch TV-menów. Niech będą, bo gdyby coś się działo, to jednak niech sobie tam będą. I słuchajcie, zaraz robimy ulepszenie za 5000 tutaj na tym Tytanie Cinemamenie. Tytan Cinemamen powinien za niedługo dobić sporo, bo jak od siebie tutaj nie będzie opłacał zaraz, to lipa. To taki Tytan niby mityk, a powiem wam, że pewnie inaczej trzeba go jakoś też używać. Może ja to źle po prostu robię, źle go rozstawiłem. Może trzeba po prostu tego Tytana używać bardziej przy innych jednostkach, że tutaj on wtedy sobie z nimi smaży i wiecie, ma to jakiś sens. No może też to o to chodzi, żeby on nie był odosobniony, bo będzie mógł więcej zrobić z innymi. Ale dobra, kolejne ulepszenie i mamy kolejny głośnik, zobaczcie. Okej. Powiem wam, że pierwszy raz widzę tak dziwne ulepszenie, bo zobaczcie. W momencie, kiedy go ulepszymy, będziemy mieli minus 500 obrażeń, plus 5 zasięgu i minus 0,1 cooldownu. Bardzo spoko, ale że obrażenia spadają, to czegoś takiego się nie spodziewałem. Czyli odejmujemy mu 500 obrażeń na rzecz szybszego bicia i większego zasięgu. Powiem wam, że tutaj to ulepszenie jest chyba opcjonalne, że wiecie, nie zawsze opłaca się je robić, bo w momencie, kiedy my chcemy, wiecie, bić te 2000 i tak naprawdę co nam da tylko 5 zasięgu więcej i minus 0,1 sekundy w cooldownie? Wydaje mi się, że to jest nieopłacalne, serio. W tym momencie nie opłaca się go robić za 8000. Nie wiem, dajcie znać, jak wy myślicie, ale wydaje mi się, że tutaj to po prostu się no, nie opłaca. To jest głupie troszkę, ale ja go ulepszę po to, żeby zobaczyć, co ma na maksie, nie? Po prostu jak wygląda. Chciałbym go ulepszyć do końca, tak jak obiecałem, więc zróbmy to po prostu. Mógłbym go też tutaj dać, żeby sobie smażył razem ze swoją rodzinką. By było całkiem spoko, tylko że miejsce na niego, no też ciężko miejsce na niego znaleźć. Ale dobra, wiecie co, nie róbmy tego, po prostu weźmy w ogóle samymi TV-menami, wygram tą gierkę, naprawdę, bez problemu większego. Znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, bo Vacuum Toilet to mnie ostro rozwalił, więc nie ma co tutaj się jeszcze śmiać. Ale słuchajcie, jak tutaj wygląda... O, Glasses Toilet, no właśnie, on jest troszkę odporny na to wszystko. Znaczy na pewno na TV-mena, dlatego sama TV-woman no nie za dużo mu zrobiła. I patrzcie, ten Tytan smaży już bardzo ładnie, on net łapie tutaj, zobaczcie. I on powinien Glasses Toilet rozwalić, tak, bo Tytan no to już powinien mu przyłożyć na łeb. I to jest ciekawe, że mamy ten zasięg, mamy cooldowny, ja wiem, czy to się opłaca. Tak na logikę to raczej średnio się opłaca, jeżeli zabieramy mu aż 500 obrażeń. Ale z drugiej strony, wiecie, jak się gra pod taki speed attack, no to więcej zadamy, nie? Co prawda nadrobimy. Wydaje mi się, że wtedy nadrabiamy te 500 obrażeń. No ciężko mi powiedzieć, czy to jest lepsze. Mógłbym dla testu postawić drugiego, ale chyba nie zdążę go ulepszyć. Chyba, że się uda, no to wtedy sprawdzimy, który bardziej bije. Fajnie jakby też były takie statystyki dodane, jak w Blonsach, że wiecie, ile małpki zniszczyły balonów i tak dalej, no to ile tutaj kameramenów, czy po prostu no jednostek, ile udało im się zniszczyć Skibidi Toilet. To by było fajne, no wtedy byśmy wiedzieli, czy coś jest dobre, czy nie, czy warto to ulepszać, czy nie, nie? To by było wtedy fajne. No bardzo spoko, można by było sobie statystykę robić, ale ogólnie, no sprawdzimy to tak sobie na sucho. 8000 coinów, widzowie, 8000 kasy właśnie w tym momencie wydaję. Dobra, wydałem, no i zasięg jest ogromny. Dobra, przyznaję, że 15000? Aha, dobra. To nie jest koniec, on ma więcej ulepszeń. No to dobra, widzowie, to odwołuję, to się jednak opłaca. Bo myślałem, że wiecie, na piąty poziom wbijamy mu większy radius cooldown, a tak naprawdę tutaj mamy na szóstym poziomie odzyskamy te nasze obrażenia. No dobra, ej, no to wydaje mi się, że całkiem spoko. Tylko Vacuum Toilet leci, on ma 77000 i mi się wydaje, że powinniśmy tutaj zrobić TV menów i postawić ich tu troszkę, bo może być lipa, co nie? Wydaje mi się, że szybciutko tutaj poulepszamy sobie TV menów, żeby mu przywalić. Wiadomo, nie zrobimy zbyt wiele, ale pomożemy temu Tytanowi i raczej wtedy się uda. No zobaczcie, Tytan zaraz będzie smażył. Dajmy mu na najsilniejsze, żeby bił. Dobra.
skipujemy Wave'a i patrzcie, Vacuum Toilet padają niesamowicie. A to jest TV Woman! Ja myślałem, że TV Mana stawiam. Co jest ze mną? Halo, nie, ja pijadę, widzowie, jestem. Dobra, dajmy tutaj, mamy Maxa, czyli ja mam tutaj TV Woman. No dobra, jak już jest, to niech sobie będzie. Miała być rodzinka TV Manów, widzowie, to jest. Więc zróbmy tego Tytana Cinema Mana w tym odcinku po prostu na fulla. Nieważne, czy on będzie lepszy, czy nie. No, na pewno będzie w tym wypadku, już zrozumiałem, że będzie lepszy. Wiecie, myślałem, że stracimy obrażenia, a my teraz je odzyskujemy na szóstym poziomie. Dobra, no to spoko. To tak naprawdę dajemy mu na pierwszą skibidi toaletę znowu fokus. No i on smaży naprawdę z daleka, więc tutaj w momencie, kiedy on ma taki radius, to nawet lepiej by go było postawić, słuchajcie, tutaj. Tutaj by go było najlepiej postawić, bez kitu. Tutaj by miał idealne miejsce, zobaczcie. Bo jakby tutaj stał, to by zasięgiem łapał też tu. No i by leciało to jeszcze tutaj, no i rozchodziło się na te boczki, nie? Więc wydaje mi się, że troszkę jego tutaj potencjał zniszczyłem za sprawą tego, że go troszkę tutaj dość źle spozycjonowałem. No to jest takie troszkę słabe, tym bardziej, że no widzicie, sami widzicie, jak to wygląda. Tutaj wychodzi bardzo daleko ten zasięg, no ale nie ma po co, bo tutaj nikt nie będzie przechodził. Ale no wiadomo, tutaj dalej będzie łapał, więc niby, no niby coś tam i tak jest spoko. Ale na pewno można go lepiej ustawić. To po pierwsze, można go lepiej ustawić. On teraz bije każdego tym smażeniem. I wydaje mi się, że za 15 tysięcy to on już w ogóle będzie przepotężny. Zobaczcie, 10 zasięgu, to jest bardzo dużo. I cooldown 0,2, to nawet TV Woman na maksa chyba tego nie ma, bo ma tutaj 0,5. Także naprawdę, naprawdę mocny, mocny tytan. Jednak widzowie, no widzicie, na żywo moja reakcja zresztą, bo jak widać się mylę. Myślałem, że on po prostu straci obrażenia, ale później mu je oddajecie. No i jeszcze dodatkowo zasięg się zwiększa i tak dalej. Tylko że na taką mapę na Insane kameramen, do kameramenów na siedzibę główną, nie wiem, czy byście zdążyli te upgrade'y zrobić, bo to troszkę kosztuje. W sensie chyba z Scientist ziomkami, którzy są waszą farmą pieniędzy dodatkową, to myślę, żeby się udało, ale bez tego, no to tak trochę ciężko, cienko by było, wiecie? Naprawdę byłoby cienko, bo jednak dużo on wymaga. Zobaczcie, że to jest tytan, który no mnóstwo pieniędzy wymaga. Ja nigdy nie, takiego tytana nie miałem, w sensie, no mam tego tytana kameramena i on nigdy tyle nie zeżarł. Dobra, ma maksa, czyli na maksa jest na szóstym, no i teraz naprawdę szybko ich bije. Zobaczcie, on tutaj po prostu się nachyla na chwilę i od razu zabija. 2000 obrażeń, widzowie. 40 zasięgu, aż tutaj łapie. No i tutaj strata moja, troszkę źle postawiłem. Gdybym postawił tutaj, gdzie stoją te ziomki, to mielibyśmy całą mapę. Tutaj, wiecie, tak jak wam pokazywałem. Także tutaj już zły wybór, jeśli o mnie chodzi. Ale dobra, trudno, wiecie, no to jest jak jest. Nieważne, nie będę teraz płakał. Dobrze, dobrze i tak to wygląda. Tym bardziej, że po to jest ten odcinek, żebym właśnie przetestował, jak ten tytan się sprawdza. I jednak sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Tylko ja troszkę na początku myślałem, że jednak będzie no kiczowaty, że będzie, wiecie, on bardzo dużo kosztuje, ale patrzcie, jak te Vacuum Toilet zjada, nie? A to jest najważniejsze, bo Vacuum Toilet są naprawdę przepotężne, zwłaszcza na mapce Insane, tam to są totalną zmorą, co nie? Postawię sobie drugiego i może uda mi się wam pokazać nawet, że rzeczywiście tu jest lepsza taktyczka na to. Tylko teraz tak, ja bym go postawił tutaj i zobaczył, jak się to rozejdzie, ale ewidentnie może też to nam nie wyjść, ale dobra, no wydaje mi się, że jak damy, chyba że tutaj damy, tak, tutaj, czekajcie. Damy sobie ziomka tutaj, ulepszymy go na ile się da, 5000, dobra, i patrzcie, mu się radius tu rozchodzi i w tym momencie jakby poszedł tutaj i poszedł na tą linię i jeszcze dodatkowo, patrzcie, łapie też tutaj od razu o wiele wcześniej, więc wydaje mi się, że będzie naprawdę, naprawdę potężny, ale chyba nie zdążymy tego przetestować na szósty poziom, bo mamy 29 wave, a jak wiecie, tutaj chyba na pustyni jest 30, tak mi się kojarzy, więc słuchajcie, do raczej nie zdążymy zobaczyć, ale skipuję, no mamy 30, więc chyba nie zdążymy, chyba że jakimś cudem dostanę bardzo dużo kaski, chociaż za te 8000, jakbym ulepszył, to już by było fajnie, patrzcie, jak się nachylają. Dobra, jednak ten tytan, mityczny tytan, mityczna jednostka, naprawdę widzowie oddaje. No jest bardzo, bardzo dobra. I tak myślałem, że będzie słabo z nią, ale jednak naprawdę przepotężne obrażenia, jak sobie ulepszycie, wiecie. Tutaj właśnie tracimy te obrażenia, jeżeli chodzi o tytana, ale to jest krótkotrwałe, wiecie. Tracimy i teraz mamy ulepszenie, gdzie zdobywamy z powrotem tak naprawdę, ale zasięg się zwiększa niesamowicie i do tego ten cooldown 0,2 to jest no pyszny po prostu. I zobaczcie, teraz ja już tutaj sięgam dotąd. No, to jest o wiele lepsze. Na pustyni polecam wam postawić takiego tytana tutaj, jeżeli go macie. Naprawdę, no to bardzo oddaje.
oddaje, jak widzicie. I w tym momencie może jeszcze zdążymy za 15 tysięcy pokazać, jak będzie dobry. Dawaj, dawaj, dawaj. Dwóch tytanów, widzowie. Dwóch tytanów robimy. Dobra, widzowie, mamy to. Za 15 tysięcy ulepszony, kończymy poziom i patrzcie, jak daleko sięgasz tutaj. No tu wychodzi, ale wiecie, łapie też tutaj, więc teraz w tym momencie... Ten tytan jest ustawiony idealnie, no jest naprawdę przepotężny. Mamy boss toaletę, zobaczcie, G-Man leci. Normalnie bijemy bossa, dobra, jedziemy z nim. Dobra, widzowie, G-Man rozwalony, 200 golda. Jak widać, zrobili tutaj też trudniejszą mapkę, jeżeli chodzi o pustynię, więc jednak, słuchajcie, każda mapa została bardziej... No, ten poziom trudności się zwiększył na każdej mapie, nawet na pustyni, więc zakładam, że na tej podstawowej, na Toilet City, na pewno też jest trudniej. I myślę, że wydaje mi się, że spoko, wiecie, ciężej będzie to zrobić, no zwłaszcza siedzibę kameramenów dalej nie mogę zrobić, ale dobra, idźmy zobaczyć, co nam wyleci z Summon Units. Ja mam mega farta, więc wydaje mi się, że teraz już nie dostanę takiego farcika, to już za dużo będzie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaką jednostką możemy zagrać, pod jaką jedną jednostkę możemy zagrać, żeby po prostu for fun sobie przejść jakiś poziom i spróbować po prostu go przejść jedną jednostką. Ostatnio testowaliśmy Laser Cameraman Car i wtedy wypadł mi właśnie Titan Cinema, więc słuchajcie, no, dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Ja samonuję, tylko że widzę, że tutaj naprawdę, ja nie wiem, takie lagi, że masakra. Ja nie wiem, czy ja w ogóle to... Ja nie wiem, czy to samonuję. Dobra, mamy kamera woman. Jak widzicie, lagi nie pomagają, więc tym bardziej czuję, że nic nie dostanę. Ale nie, no, moje szczęście zostało zużyte, ale wiecie, trzeba wydawać po to, żeby w końcu coś wypadło. No niestety, tym razem nic nie mamy, ale dodali coś takie szybkie sprzedawanie, więc spoczko. Ja wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że mimo lagów się podobało. No i co? I siemano, trzymajcie się, cześć.